Cześć i czołem. Wrzucam wam taki mały update, bo poziomuję sufity. I teraz te osoby, które mnie oglądają, to wiedzą, dla nowych osób jest tak, że trzeba się troszeczkę oddalić od mat kapilarnych. Natomiast nie można tego zrobić na profilach stalowych, bo za dużo przestrzeni by odeszło. Ja sobie wymyśliłem, że robię sobie takie paski z ozby. One mają 12 mm i one udają profile, na których będę podwieszał sufit. Mam nadzieję, że to się po czasie nie rozpadnie i że to się będzie trzymało. Ale załóżmy, że to się będzie trzymało. No i problem niestety polega na tym, że w jednym roku przyjechało drewno. Ono było w 13-metrowych kantówkach. Kontener ma 12 metrów, więc one się, niecałe 12 metrów w środku, więc one się nie mieściły i były położone na skos. I popełniłem błąd, że nie ułożyłem ich na innych takich kantówkach, klockach, na przekładkach. One się delikatnie zeskosowały. To był pierwszy problem. Mimo, że to było drewno suche, no to wiadomo, że jak nie jest ułożone prosto, to niestety będzie się kręciło. Więc pamiętajcie, że jak pracujecie z drewnem, to nie ma zmiłuj, musicie to zawsze przekładkami ułożyć. Na podłożu musi być wypoziomowane, musi być proste, a u mnie się przekręciły trochę w śmigła. Myślałem, że to nie będzie problem i że to przy rozcinaniu naprostuję, ale tak nie było. Powtórę, no i teraz jak już budujecie dom, to możecie przyjść do mnie, zresztą ja to w e-booku kiedyś go napiszę. Zawrę te wymiary, żeby można było sobie już zamówić drewno rozkrojone. Ja nie chciałem odpadu i dlatego wziąłem najdłuższe kantówki, jakie były możliwe do zamówienia, żeby sobie samemu wszystko rozmierzyć i rozkrawać, bo nie wiedziałem na tamtym etapie jeszcze, jakie to będą wymiary. Niestety projekt takich rzeczy nie obejmował. No i potem jak to rozciąłem, to niestety już nie starczyło czasu, żeby rozpiąć wszystkie instalacje i w tym samym roku zapianować, bo zrobiło się zimno, a w kontenerze nieocieplonym zimą jest zimno i nie ma sensu grzać, bo oddaje ciepło na zewnątrz jak patelnia, więc same straty. I tak te kantówki zbudowane przesezonowały do następnej wiosny. I niestety trochę się też odkształciły, co spowodowało, że te sufity tutaj, właściwie ściany, sufity, nie są idealnie proste. No i teraz oczywiście trzeba to wypoziomować, ten karton gipsu, żeby światło słoneczne, które będzie wpadało, czy ogólnie światło, nie malowało nam krzywizn sufitu, albo ewentualnie malowało minimalnie, jak się da. No i właśnie sobie poziomuję to na takich podkładkach pod okna plastikowych. One mają grubości od 2 do 6 mm, więc jest tutaj dobry wybór. No i wygląda to tak, że niestety w innych pomieszczeniach po prostu sobie łapałem gdzieś laserem, powiedzmy, zero, jakąś wysokość i do tego, do najniższego punktu ustawiałem resztę, ale tutaj niestety jest tak, że dość wysoko wchodzi wózek od okna. Tu sobie zasłoniłem, żeby laser trochę lepiej było widać agrowłókniną. Tam wchodzi wózek do okna, on jest dosyć wysoko, więc ustawiłem sobie laser tak, żeby tam ta płyta doszła. Tu jeszcze nie ma tej izolacji belki. Zaraz wam pokażę w innym pomieszczeniu, jak to zrobiliśmy. I najłatwiej po prostu było te kantówki pozdejmować. Przepraszam, nie kantówki, tylko te listwy pozdejmować. I po prostu, bo ja tutaj takie klocki drewniane, tu gdzieś zobaczycie, jest jeszcze klocek. O, takie sobie klocki porobiłem. To był pierwszy dystans i drugi, wiecie, żeby się zmieściły maty kapilarne, rury od mat i tak dalej. Nie chciałem też za dużo tej piany wybierać. Ale niestety okazuje się w tym pomieszczeniu, że te klocki za bardzo wszystko obniżyły, więc pościągałem to wszystko i sobie ustawiam. I na przykład tutaj mamy 3 mm, tutaj mamy 4 mm, tutaj mamy 8 mm. Czaicie.
To ma 12. Tu jest czarny i niebieski, to znowu 8. Także to jest niewiarygodne, na jak krótkim odcinku, jak taka kantówka się wygięła. No i żeby to miało ręce i nogi, to trzeba w to włożyć po prostu pracę. Jak macie podwieszany sufit, wszystko jest na śrubach, na szpilkach, no to rzucacie sobie laser i wszystko się tam wkrętarką bzyk, bzyk, bzyk laserem sobie poustawiacie. Ja sobie coś podobnego zrobiłem, będziecie się śmiali. Czekajcie, czy ja to znajdę, mój przymiar. Zaginiony w akcji. No nie. Muszę go odnaleźć, a to była jasna. To się odnajdzie, to była jasna. Żółta. Dobra. O. Bardzo profesjonalna. To jest, ta kreska przerywana jest na grubość 12 mm. Żebym wiedział, jaka jest minimalna wysokość do tego, żeby tutaj wszystko zmieścić. Klocka, bo takie są punkty właśnie, że ten klocek jest ok i zostaje. Mata ma 7 mm. To znaczy mata ma w sumie mniej rurka, ale ten grzebień ma 7 mm. No ale gdzieniegdzie są rury, złączki i tak dalej, więc trzeba to mieć na uwadze. A pokażę wam jeszcze, jak wygląda izolacja ramy z niesławnej folii alu Quattroform. No i tak, tutaj gdzie jest czarne od dołu okna, widzicie, tam jest uszczelka ciepła, więc tam nie musi tak idealnie zasłaniać. Może nawet lepiej, żeby nie zasłaniało, bo to jednak jest trochę paroprzepuszczalna. Folia alu quattro nie jest paroprzepuszczalna, no i tak belka została wyizolowana. Najważniejsze, znaczy mam nadzieję, że ona nie przebije niskiej temperatury, ale pamiętajmy jeszcze, że tu będzie grzanie wszędzie, więc to ciepło tutaj będzie migrować, będzie nam ogrzewać tą powierzchnię. Mam nadzieję tylko i na to liczę, żeby tam różnica temperatur nie była za duża, żeby się nic nie skraplało. Ale to nam wyjdzie, wyjdzie nam w praniu. Co ciekawe, również, czekajcie, zrobię jakiś zoom. Również rama okna tutaj, ta plastikowa, ona też zachodziła lodem, mimo że jest na ciepłej uszczelce. No ale znów ogrzewanie to było raczej śladowe. Koza w maszynowni trochę tutaj podnosiła temperaturę powyżej zera. Nie wiem, to były po 2, 3, 4 stopnie. Wewnątrz, na zewnątrz minus, nawet 10, 8. No to zamarzało. Mam nadzieję, że teraz już tego problemu nie będzie. Tu już Karolina specjalizuje się w nakładaniu tej masy i narożnika, wkleja taśmę, szpachluje i tak dalej, pracuje żyrafą. Tu w tej łazience jeszcze jest w trakcie pracy, ale drugą łazienkę już przygotowała. Tu jest ciemno, ale coś może... Włączysz lampę? O. I to już jest nawet pierwsza warstwa pomalowanego sufitu. I wygląda to wszystko dobrze. To są taśmy wklejane. Fizelina jakaś, tak? To jest? Nie. To nie? Taśma angielska. O, taśma angielska. Także Karolina się w tym specjalizuje. Co, otwieramy firmę budowlaną? Nie. Dobra, jeszcze może zmienisz zdanie. Wykończeniówkę, tak, a nie budowlaną. Aha, wykończeniówkę.
żebyśmy się wykręcili. Nie, klientów. Okej. Okay. Dobra, także słuchajcie, wrzucam i do zobaczenia.